Szczęść Boże, księże Tadeuszu, Janek Pospieszalski, portal Afirmacja. Szczęść Boże, witam serdecznie. Witam serdecznie. No, powodem naszego spotkania wideo i naszej rozmowy jest niezwykle przykra sprawa. Od wczoraj media informują o skandalicznej sytuacji, jaka miała miejsce w diecezji sosnowieckiej. Z informacji, które uzyskaliśmy i o których donosi prasa, mamy oto świadomość, że doszło do orgii, burdy, imprezy z udziałem kilku kapłanów i męskiej prostytutki. I być może nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli, gdyby nie to, że podczas tego wydarzenia ta męska prostytutka, ten człowiek, który został wynajęty i opłacony, żeby świadczyć usługi seksualne, doznał jakiegoś, nie wiem, załamania zdrowotnego, stracił przytomność, różnie mówią świadkowie. W każdym razie, no inaczej, świadkowie jeszcze na razie nie mówią. Mamy informacje z zewnętrznych źródeł, że interweniowało pogotowie, pogotowie nie zostało wpuszczone, musiała przyjechać policja, czyli mamy jakby kilka warstw zupełnie skandalicznej sytuacji z udziałem kapłanów diecezji sosnowieckiej. Jak na to reagować? Pozwolę sobie zacząć od tego, że dla mnie osobiście jest to niesłychanie szokująca sprawa z kilku powodów. Po pierwsze, na terenie diecezji sosnowieckiej, która powstała z połączenia kilku skrawków innych diecezji, jest wielu kapłanów, którzy pracują z mojej macierzystej diecezji, archidiecezji krakowskiej. Na terenie tej diecezji również Fundacja Brata Alberta, którą prowadzę, posiada od przeszło 30 lat warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Tak się składa, że na drugi dzień po pojawieniu się informacji o tym skandalu brałem udział w spotkaniu z władzami, z rodzinami osób niepełnosprawnych i z przykrością muszę stwierdzić, że takim tematem numer jeden w kuluarach to była właśnie sprawa tej afery. I trzeci powód, że to wszystko miało miejsce w sanktuarium Matki Bożej. Diecezja sosnowiecka to jest teren historycznego Zagłębia, nazywanego często Zagłębiem Czerwonym, ze względu na to, że tu były bardzo silne siły lewicowe i to jeszcze w okresie zaborów i później w okresie międzywojennym. Z tego terenu pochodzi bardzo wielu działaczy komunistycznych. Niemniej, kiedy powstała ta diecezja w roku 1992, to jej patronami zostali święty brat Albert i święty Rafał Kalinowski. Obaj byli powstańcami styczniowymi i obaj byli też wielkimi polskimi patriotami. Natomiast na czele diecezji, jako pierwszy biskup sosnowiecki, stanął świętej pamięci biskup Adam Śmigielski, salezjanin, człowiek o nieposzlakowanej opinii. Miałem go osobiście okazję poznać kilkakrotnie, współpracować z nim i mogę powiedzieć, że on dokonał tam gigantycznej pracy duszpasterskiej, raz, żeby scalić te trzy fragmenty różnych diecezji, po drugie, żeby właśnie na tym terenie, tak bardzo zlaicyzowanym, pokazać tą pozytywną twarz Kościoła. I rzeczywiście zrobił bardzo dużo. Niestety na to miejsce przyszedł biskup Grzegorz Kaszak. Muszę powiedzieć już tak wprost, spadochroniarz z Watykanu, człowiek niezwiązany kompletnie z tym terenem, który jednak nie potrafił i nie potrafi nadal kontynuować dzieła swojego poprzednika Adama Śmigielskiego. Co więcej, ciążą przeróżne opinie mówiące o całej serii przeróżnych skandali, najczęściej obyczajowych na tle homoseksualnym, wobec których ten biskup
no mówiąc najdelikatniej, jest spolegliwy, nie podejmuje działań. Jeszcze powiem, że parafie Matki Bożej w Dąbrowie Górniczej znam osobiście, bo to jest najważniejsze sanktuarium na terenie Zagłębia i diecezji sosnowieckiej, zbudowane jeszcze w czasach carskich, rosyjskich, kiedy było prześladowanie kościoła. Kościół został podniesiony do rangi bazyliki. Jest to sanktuarium regionalne, ale mające ogromny wpływ pozytywny na mieszkańców nie tylko Zagłębia i okolic. I właśnie tu, w tym świętym miejscu, miejscu, które ma być latarnią, mówiąc takim językiem poetyckim, dla ludności mieszkańców tych ziem, no dochodzi do takich skandali i na tym nie można przejść do porządku dziennego, bo została przekroczona kolejna granica, która pokazuje, że diecezja sosnowiecka wymaga natychmiastowej naprawy, reakcji władz kościelnych, także ze strony papieża. Proszę księdza, ten rodzaj reakcji i naprawy już był podejmowany. Kilka lat temu, no, około dekady wstecz, miała miejsce, z tego co wiemy, z doniesień prasowych, miała miejsce interwencja Komisji Watykańskiej. Przyjeżdżali przedstawiciele Stolicy Apostolskiej do tej diecezji i to zbiegło się później w czasie z likwidacją seminarium sosnowieckiego. Pisał o tym dość dużo Tomek Terlikowski i Cezary Gmyz, no, dziennikarze o dużym prestiżu i renomie. Cokolwiek byśmy o nich nie mówili, bardzo rzetelny materiał opublikował jeden z najważniejszych dzienników polskich, Dziennik Rzeczypospolita. I z tych doniesień dziennikarze jakby zatrzymali się na pewnych faktach, które miały miejsce. Chodziło o to, że a, komisja była rzeczywiście, b, seminarium zostało zlikwidowane. No, jeżeli następuje likwidacja seminarium, no to muszą być jakieś istotne powody. Tak, no tu muszę wyjaśnić, bo to też było opisywane i też dostawałem listy od księży i od byłych kleryków, co się w ogóle stało w seminarium duchownym diecezji sosnowieckiej. Tutaj dodam, że to seminarium znajdowało się w Krakowie, a więc nie na terenie Zagłębia. To jest dawne seminarium częstochowskie. Po podziale diecezji przejęła to diecezja sosnowiecka. Miałem okazję być tam kilkakrotnie w tym seminarium z różnymi prelekcjami i nagle wybucha skandal, że rektor tego seminarium jest bohaterem, oczywiście w cudzysłowie negatywnym, skandalu gejowskiego, opisanego zresztą bardzo dokładnie przez jednego uczestników tej orgii. Nawiasem mówiąc, ten rektor nadal pracuje na Papieskiej Akademii Teologicznej, która dzisiaj się nazywa Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II, tak jakby się nic nie stało. Co więcej, jest rezydentem na terenie parafii, o której w tej chwili mówimy, czyli Dąbrowy Górniczej. Proszę księdza, ja tutaj na chwileczkę przerwę, uzupełnię tylko wypowiedź księdza. Otóż dwa dodatkowe fakty. Otóż o skandalu z udziałem księdza rektora donosiły dzienniki, wprawdzie dzienniki no, dalekie od wrażliwości katolickiej, był to przekrój bodaj i przegląd, ale były to obszerne informacje, które po pierwsze nie zostały zdementowane ani przez kurię, ani przez bohatera tych wydarzeń i właściwie nie doczekały się, nie było sprostowań, nie było dementii, nie było procesu o zniesławienie, a pochodziły te informacje od, no, można powiedzieć, uczestnika gejowskich ekscesów księdza rektora w klubie Kokomo w Warszawie, gdzie doszło pomiędzy nimi do jakiejś szarpaniny i aktu agresji. I ten drugi uczestnik z tej zabawy czy awantury opisał to na Facebooku, później skasował, no ale wiemy, że w internecie nic nie ginie, stąd sprawa przedostała się do prasy.
Przyznam się szczerze, że jako redakcja Warto Rozmawiać kilka lat temu zwróciliśmy się, gdy zobaczyliśmy na stronach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie twarz tego mężczyzny, księdza, byłego księdza rektora, który dzisiaj jak gdyby nigdy nic wykłada na katolickiej uczelni, której kanclerzem jest ordynariusz krakowski, metropolita krakowski. Zwróciliśmy się zarówno do kurii krakowskiej, jak i do władz uniwersytetu z zapytaniem, czy osoba o takiej reputacji ma mandat moralny do tego, żeby formować uczenie, sumienia katolickich studentów, prawda, na katolickiej uczelni, która nie jest, no, która jest, tak jak powiedziałem, prowadzona przez diecezję krakowską. Odpowiedź była zadziwiająca. Rektorat przysłał nam do redakcji Warto Rozmawiać krótkiego, lakonicznego maila, w którym informują nas, że doniesienia medialne, które my im załączamy jako dowód naszego niepokoju, są im nieznane i że właściwie pojawiająca się zbieżność nazwisk nie musi świadczyć, że osoba pracująca na uczelni jest tą samą osobą, która była zamieszana w tamtą skandaliczną jakąś awanturę gejowską w klubie Kokomo, o którym donosił Przegląd i Przekrój. Natomiast z kurii diecezjalnej nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi na piśmie. To tytułem uzupełnienia. Ale to tylko pokazuje, z czym mamy do czynienia. Pojawia się poważny problem moralny, typu kto będzie kształcił kleryków i także osoby świeckie, które przecież są studentami uniwersytetu, no, który na dodatek nosi tą piękną nazwę papieski Uniwersytet Jana Pawła II. I tutaj nie może być takich sztuczek, że jakaś zbieżna ilość nazwisk, że nie wiemy, coś tam ktoś słyszał, nie wie, o co chodzi. Przeprowadziłaby do i jednoznacznie rozwiązała ten problem. Ale niestety, to nie jest tylko sprawa Uniwersytetu w Krakowie, ale także innych uczelni katolickich, gdzie coraz częściej słyszy się o zjawiskach, no nazwijmy to też już delikatnie, bo ja tu trochę muszę mówić w ten sposób, żeby nie wywołać takiej od razu sytuacji, że to jest jakiś gigantyczny skandal, tylko chodzi o zjawiska, które niepokoją i profesorów innych, też ludzi świeckich i studentów, że kadra nie jest od strony moralnej właściwa. Na takiej uczelni nie jest tylko ważny tytuł naukowy i praca doktorska czy habilitacyjna, ale jest ważne, co dana osoba sobą reprezentuje. I tu nie ma dyskusji typu, że jeżeli on jest świetnym profesorem, na przykład od muzykologii czy historii sztuki, to on się może niemoralnie prowadzić. No to jest w ogóle jakby istota tych uczelni katolickich. W końcu też decyzje o tym, że dany uniwersytet jest katolicki i ma prawo używać tej nazwy, podejmuje Stolica Apostolska, więc tutaj to nie jest uczelnia prywatna. Jeszcze powracając do sprawy tej sytuacji z Dąbrowy Górniczej, to przecież ten były rektor, o którym my w tej chwili rozmawiamy, jest tam rezydentem. Czy to znowu jest kolejny zbieg okoliczności, że trzech duchownych jest zaangażowanych w ten skandal gejowski i nagle tam się pojawia ta sama osoba? To poszło za daleko, żeby mówić, no my powołamy jakąś komisję, coś tam będziemy trele morele, i skończy się po raz kolejny zabetonowaniem sprawy. Myślę, że przyszedł taki moment, że nie tylko Stolica Apostolska powinna tu interweniować, bo ma do tego pełne prawo, ale również osoby, które czują się częścią Kościoła katolickiego, więc wszyscy ludzie ochrzczeni, nie tylko duchowni, ale świeccy, mają pełne prawo i obowiązek pytać ordynariuszy poszczególnych diecezji, jakie są decyzje w tej sprawie, a nie odkładanie
tak zwany grecki kalendarz, czyli nigdy ta sprawa nie zostanie wyjaśniona. Proszę jeszcze księdza. Też dodam jedną rzecz, żeby tak skończyć ten wątek, że ja dłuższego czasu dostaję informacje o niewłaściwym podejściu biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka do spraw moralnych księży. Więc to nie jest osoba, która chce oczyścić diecezję, tylko osoba, która ukrywa pewne rzeczy. I myślę, że tu biskup nie może się zasłaniać, że on jest jakby ponad prawem, bo przede wszystkim nie jest ponad prawem kościelnym. Prawo kościelne ustanowione przez papieża mówi wyraźnie, kto i na jakich zasadach może być dopuszczony do nauczania w uczelniach katolickich i kto na jakich zasadach może być proboszczem, wikarym czy nawet rezydentem w parafii katolickiej. Więc tutaj nie może tłumaczyć się, że on ma własną wizję w tej sprawie. Proszę księdza, ksiądz poruszył tu bardzo ważną sprawę dotyczącą kwestii uwarunkowań prawnych. W 2005 roku został opublikowany dokument, który później potwierdził papież Franciszek. W tym dokumencie jest wyraźnie i jasno stwierdzone, że osoby o silnych i ugruntowanych skłonnościach seksualnych nie mogą być w stanie kapłańskim, nie nadają się do stanu kapłańskiego, nie mogą dostępować do święceń kapłańskich. I to nie jest kwestia taka, czy on będzie realizował celibat jako osoba, która żyje i ma naturalne skłonności mężczyzny do kobiety i on ofiaruje swoją seksualność, swoją płciowość Panu Bogu w ślubach czystości, w ślubach posłuszeństwa i w ślubach celibatu, znaczy żyjąc w formie jakby jako celibatariusz, i nie będzie realizował swojej seksualności, poświęcając całościowo swoją osobę, również ze swoją cielesnością, fizycznością na służbę Pana Boga. Tak jak kapłani rzymskokatoliccy to robią. To nie jest kwestia tego, czy on będzie realizował się seksualnie, czy nieseksualnie, czy będzie przestrzegał celibat, czy nie będzie przestrzegał celibat, tylko tam w rozwinięciu jest opisana sytuacja, dla której uznano, żeby osoby o silnych skłonnościach, ugruntowanych skłonnościach homoseksualnych, a nawet które jakby są zakorzenione w kulturze gejowskiej, powinny pozostawać poza stanem kapłańskim. Jest dla nich miejsce w kościele jak najbardziej, mogą posługiwać, mogą modlić się, mogą przystępować do sakramentów, jeżeli spełniają pewne warunki określone nauczaniem kościoła. Niemniej w kapłaństwie nie ma dla nich miejsca. Pytanie jest tak, bo można było powiedzieć, który z tych kapłanów zaangażowanych w ten potworną, ohydną aferę, powiedzmy to wprost, oburzający skandal, który z tych kapłanów został wyświęcony po 2005 roku? Tego nie wiemy, bo nie znamy ich nazwisk. Niemniej ta sytuacja, w której, jeśli doszło do historii, w której interweniuje pogotowie i policja, to rodzi się pytanie, czy to była jedyna taka tego rodzaju afera, jedyny eksces, czy być może to była pewna stała praktyka, tylko teraz nagle mleko się rozlało. Tak, to jest moje przypuszczenie, ale wynika ono z tych informacji, które dostaję od samych księży z tej diecezji, że to jest ciągle wierzchołek góry lodowej. Że ta sytuacja ogromnie zabagniona, jaka jest w tej konkretnej diecezji, już jest tak daleko, można powiedzieć, posunięta, że to już była tylko kwestia czasu, kiedy to się kończy jakimś stanem. Jeszcze jedną rzecz dodam, co uważam tu jest bardzo ważne, to jest nie tylko sprawa szkolnictwa katolickiego. Moim zdaniem jedna z najważniejszych właśnie, kto kształci przyszłych kapłanów, ale też prasy katolickiej, bo tak się składa, że główny, znowu w cudzysłowie, bohater obecnego skandalu w Dąbrowie Górniczej jest redaktorem naczelnym oddziału katolickiego pisma Niedziela w diecezji sosnowieckiej. Niedziela ma bardzo wspaniałą przeszłość jako tygodnik katolicki jeszcze w okresie międzywojennym, w okresie komunizmu, w stanie wojennym,
jest takim, można powiedzieć, obok Gościa Niedzielnego i kilku jeszcze innych pisarzy, tu nie chcę wymieniać nazwy, ale kilku naprawdę dobrych pism katolickich, wiodącym pismem. Tak. I nagle w tym piśmie redaktor naczelny okazuje się skandalistą, który uprawia seks z kilkoma osobami naraz. No, no i teraz znowu jest pytanie czytelników, którzy kupują tą gazetę. Czy redakcja przejdzie na tym do porządku dziennego i powie: Polacy, nic się nie stało, tak jak polscy trenerzy po przegranym meczu, no nic się nie stało, zapominamy, idziemy dalej. Czy też weźmie sobie do serca, żeby nie tylko to wyjaśnić, ale też w przyszłości zabezpieczyć, żeby tego typu osoby nie pracowały w redakcji katolickiej, bo to uderza rzeczywiście no, w taką wiarygodność ogromną Kościoła. I myślę, że to jest niestety afera dopiero rozwijająca się, bo już dzisiaj konkretnie ktoś się do mnie zwrócił i mówił, że to nie jest tylko kwestia tych trzech kapłanów z tej parafii, którzy wykorzystali to, że proboszcz pojechał na urlop. Tylko, że to już jest cały łańcuszek różnych historii, a biskup no, trochę w dziecinny sposób tłumaczy się: ja nic nie wiem, no powołam komisję. No jeżeli powoła swoich podwładnych, to wiadomo, że oni napiszą to, co on będzie chciał, a nie to, co się stanie faktem. I tu się kłania po raz kolejny brak takich komisji w Kościele polskim, które byłyby niezależne i składały się z ludzi świeckich, a nie z ludzi podwładnych danemu biskupowi. Była jedna komisja badająca skandal dominikański, który miał miejsce we Wrocławiu bodaj. Tam był przez jakiś czas zaangażowany Tomasz Terlikowski. Raport obszerny, ponad 200 stron, no, też zatrzymał się w pewnym momencie na takich konkluzjach. Tak? Ja, trudno mi w tej chwili polemizować, nie chcę tego nowego wątku wprowadzać. Niemniej, przynajmniej no, taka praktyka w Polsce już była, że była komisja powołana z udziałem świeckich. Teraz pytanie, czy ci świeccy powinni realizować to taką pracę jednak w jakimś większym zespole świeckich, czy jedna osoba, która dodatkowo jeszcze z tego co wiemy była zaangażowana w to przedsięwzięcie komercyjnie, co też no, rzuca pewne światło, ale zostawmy, nie chcę jakby kontynuować tego wątku. Komisja świecka, tak, komisja z udziałem świeckich, komisja niezależna, niezależna od diecezji, ale wróćmy, proszę księdza, do osoby biskupa Kaszaka. Ksiądz użył takiego sformułowania spadochroniarz, no osoba bez doświadczenia duszpasterskiego jakiegoś szczególnego, jeżeli chodzi o kierowanie dużym zespołem, dużą administracyjną jednostką, że tak użyję technicznego języka. Czym zajmował się biskup Grzegorz Kaszak, zanim przyjechał do Polski? Tak, ja tu jeszcze wyjaśnię pojęcie spadochroniarza. To nie jest coś, co dyskwalifikuje danego duchownego, ale rzeczywiście od dłuższego czasu w Kościele polskim, ja tu nie wypowiadam się, jak jest w innych krajach, na stanowiska, znaczy na urzędy biskupów, arcybiskupów powoływani byli urzędnicy watykańscy. Często na tej zasadzie, że no chciano, żeby przestał pracować już w Watykanie z tych czy innych powodów, no to coś mu dać. No więc dawano te urzędy watykańskie. I jedni się sprawdzali, drudzy nie. Moim zdaniem jest to bardzo zła praktyka, bo taki człowiek, który już dziesiątki lat jest urzędnikiem, bo to najczęściej są urzędnicy, nie duszpasterze, nie ludzie, którzy prowadzą parafie, diecezje, którzy mają kontakt z ludźmi, tylko to są urzędnicy, on jest oderwany od rzeczywistości, oderwany jest od realiów polskich i przede wszystkim nie jest duszpasterzem. Więc tutaj urzędnik pracujący w kilku kongregacji, ale na kilku urzędach, no przychodzi jako ktoś, kto ma w tak trudnym terenie, jak wspomniałem, Zagłębia, podejmować decyzje personalne, tworzyć parafię, pomagać tym parafiom.
No i to się nie sprawdza. Ten model już chyba jest jednoznacznie oceniony, że urzędnicy nie są właściwymi duszpasterzami, ojcami diecezji. Co więcej, jest jeszcze tu element osobisty, że w książkach, które ukazały się na Zachodzie, myślę tu o Sodomie i Gomorze, która pokazuje tą, no niestety, trudną rzeczywistość Watykanu, jeżeli chodzi o lobby gejowskie nazywane mafią lawendową, tam jest wymieniony oczywiście protektor biskupa Grzegorza Kaszaka, nieżyjący już kardynał kolumbijski. No świadomie tu nie używam jego nazwiska, ale w Wikipedii sobie można to spokojnie przeczytać, który no, został jednoznacznie oskarżony o całą serię skandali gejowskich. I nagle jego sekretarz, czyli bardzo człowiek z nim związany osobiście, no jest tym spadochroniarzem na Czerwonym Zagłębiu. Z tym, że nie używam tu słowa Czerwone Zagłębie jako coś negatywnego, tylko tak się przyjęło mówić. Mówmy może Zagłębie Śląsko-Dąbrowskie, chociaż tam już kopalni w ogóle nie ma. I teraz to było w 2009 roku. Wiadomo, że nie do końca papież też takie decyzje podejmuje, no bo cała system powoływania biskupów to jest decyzja iluś tam osób, no ale podjęto taką decyzję. Natomiast nawet gdyby ta decyzja była dobra, to w ciągu tych lat 14 było tak wiele informacji o negatywnych zjawiskach w diecezji sosnowieckiej, że dalsze milczenie to jest popieranie zła. Ja się osobiście dziwię, że Episkopat Polski, mając wiedzę o różnych już innych sprawach, o których w tej chwili nie mówimy nawet, bo one są objęte trochę poufnością, dobrem osób pokrzywdzonych, niektóre sprawy są prowadzone przez Państwową Komisję do Spraw Pedofilii, no to powinni już dawno interweniować. No i też pytanie, no, dlaczego przewodniczący Episkopatu do tej pory nie reaguje na tego typu zjawiska? Dlaczego metropolita częstochowski, bo diecezja sosnowiecka należy do metropolii częstochowskiej, dlaczego nie reaguje na te zjawiska? Jaki jest wynik tych komisji dotychczasowych kościelnych, które były? No jest to rzeczywiście chory organizm. No a skutek jest taki, że nie tylko, że to seminarium zostało zlikwidowane, bo sztucznie je przeniesiono do Częstochowy i tam wcielono de facto do seminarium częstochowskiego. To jest taka łagodna forma likwidowania seminarium. Połączyć je z kimś innym, to nie ma powołań. No jak nie będzie powołań i nie będzie święconych kapłanów, to ta diecezja umrze śmiercią naturalną. Więc tutaj są ostatnie dzwony sygnałowe, takie dzwonki alarmowe raczej, że coś trzeba z tym zrobić. Nie czekać do tego, aż biskup przejdzie na emeryturę i wtedy wszyscy będziemy łamać sobie głowę, co dalej. Tym bardziej, że no z tego, co ksiądz mówi, mamy tutaj zadziwiający zbieg okoliczności. Otóż protektor księdza biskupa Grzegorza Kaszaka uwikłany jest w aferę homoseksualną. Podopieczni księdza biskupa Grzegorza Kaszaka uwikłani są w afery homoseksualne. No, jak na razie nie mamy żadnych dowodów na samego biskupa Grzegorza Kaszaka. Niemniej wymowny zbieg okoliczności, że zarówno jego były zwierzchnik i obecni podopieczni mają pewne skłonności, które dyskwalifikują ich do stanu kapłańskiego. Powiedzmy to jeszcze raz, w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej dyskwalifikują ich jako kapłanów. Powinni być przeniesieni albo nie powinni być dopuszczeni do święceń, albo powinni być przeniesieni do stanu świeckiego. Tak, oczywiście zgadzam się tu w 100%. Tu już nie chodzi o osobistą postawę arcybiskupa, jakie on ma preferencje, mówiąc tak wprost, tylko chodzi o to, że on na to nie reaguje. Jeżeli nie reaguje i jeszcze tuszuje, to jest współwinny tym skandalom. I dalsze mówienie, że on nic nie wie, nie rozumie, że dopiero jakąś komisję powoła, no to jest trochę taka kpina z takiej rzeczywistości. I myślę, że ta sytuacja
uderza nie tylko w diecezję sosnowiecką, ale w ogóle w ogólne przekonanie wielu ludzi, zwłaszcza młodych, którzy nieraz myślą o kapłaństwie, że coś jest tak złego w tym systemie wychowywania współczesnym kleryków, że nagle taki cały wysyp jest tych afer. I to nie jest wina mediów, to nie jest wina jakichś nawet działań zewnętrznych, tylko że wewnątrz tych struktur ci, co zajmują się wychowaniem kleryków, formacją, ona w tej chwili trwa 7 lat, nie są ludźmi odpowiednimi. I tu jest moim zdaniem klucz do tych wszystkich problemów, łącznie z tym, że niektóre seminaria w tym roku nie mają żadnych kandydatów. Albo są łączone, więc to idzie lawinowo w tej chwili, ta niechęć do wstępowania do seminarium duchownego. Bardzo dobrze, że ksiądz poruszył ten wątek, dlatego że mamy początek roku szkolnego. Przy okazji rozpoczęcia się nowego roku szkolnego mieliśmy wysyp publikacji, oczywiście również szczególnie w mediach niechętnych Kościołowi, które z radością jakby triumfalistycznie donosiły, że masowo dzieci w pierwszych klasach liceów nie chcą uczestniczyć w katechezie, że wypisują się, że dopóki czy osiemnastolatki z momentem ukończenia 18 lat mogą podejmować suwerenną decyzję, już nie rodzice, a oni decydują osobiście, wypisują się z lekcji religii. Ta postawa ucieczki od kościoła młodych ludzi, też nie bierze się z niczego. Tak, oczywiście, zgadzam się tutaj całkowicie, że to oczywiście nie można wszystko zrzucać, że to jest jedna przyczyna, że młodzież jest niechętna do kościoła, ale jedna z ważniejszych przyczyn, dla których jest kryzys powołań w Polsce. Ja dam jeden przykład. Jeden z ministrantów, którego znam, który zresztą studiował na uczelni świeckiej, który jest już człowiekiem, więc nie maturzysta, wstąpił do seminarium duchownego, nie powiem tutaj do jakiego, ale informowałem o tym władze kościelne, więc dobrze wiedzą, o które seminarium chodzi. I on po pół roku wyszedł z tego seminarium i powiedział, że to jest jeden wielki klub gejowski. No więc jeżeli takie seminarium są, to nie są to wypadki tylko przy pracy, ale dzieją się. Co więcej, wyjechał za granicę i wstąpił do seminarium duchownego, które jest tego, nie chcę powiedzieć też nazwy, ale nazwijmy tradycjonalistyczne, i tam przyjął święcenia. Więc jeżeli Polak musi jechać za granicę i szukać takiego seminarium, w którym mógłby to swoje powołanie zrealizować, mając stuprocentową pewność co do postawy swoich przełożonych i wykładowców, to też już jest sygnał, że polskie seminaria nie spełniają tych oczekiwań. Moim zdaniem jest pewna grupa młodych ludzi, która myśli o kapłaństwie, ale z tych wielu negatywnych doświadczeń, jakie słyszy też od samych księży, którzy mówią o tym wprost, nie chce iść do seminarium tego czy innego, które jest na terenie Polski. Szuka czegoś innego. Proszę księdza, jeszcze jeden wątek na koniec chcę podnieść, ponieważ w poprzednich naszych spotkaniach i rozmowach ksiądz wspominał, że stał się ksiądz właściwie takim depozytariuszem, powiernikiem pewnych trudnych tajemnic, z którymi przyjeżdżają czy zgłaszają się do księdza młodzi kapłani, którzy porzucili, albo klerycy, którzy właśnie nie dotarli do święceń, albo są już wyświęceni, ale też ich pamięć zdarzeń w seminarium jest obciążona jakimiś traumami. To jest trudna rzecz, żeby mieć takie, być powiernikiem takich listów. Czy w dalszym ciągu takie listy przychodzą, czy te listy są rzeczywiście alarmujące, bolesne? Co z tym można zrobić? Tak, są bolesne i muszę powiedzieć, że to nie są tylko listy, tylko często są to spotkania, w zasadzie świadectwa. Ja jestem w sytuacji, bo moje możliwości są żadne. Nieraz na prośbę danej osoby opisuję tą sytuację w mediach.
nie podając oczywiście żadnych bliższych danych, żeby tego nie zrobiono. Natomiast moim zdaniem to jest tak, jak w książce z Tomaszem Terlikowskim pisaliśmy, że Kościół musi być przeźroczysty. I tutaj zawsze używam tego porównania do akwarium, bo to jest niesłychanie proste. No, akwarium po pierwsze musi być przejrzyste. No, nie może być ukryte gdzieś tam, przykryte jakimś kocem czy materacem, no bo wtedy nie ma sensu. Więc musi być przejrzystość, czyli wgląd, co się dzieje. I nie ma się czego bać, bo tak piękne akwarium, no to jest tylko przyjemność dla oka. Ale w takim akwarium, żeby nie powstało z tego bagno, wcześniej czy później, muszą być dwie rzeczy. Musi być dopływ świeżego powietrza i tak jak nieraz mówi się bardzo słusznie o księdzu Franciszku Blachnickim, jako tym, który dostarczył tego świeżego powietrza, postawa Jana Pawła II, moglibyśmy tu wymienić ogromne ilości też ruchów katolickich, wspólnot, które no, są tym świeżym oddechem dla całej wspólnoty, to musi być filtr. I w tej chwili filtra nie ma, bo pisanie bez przerwy pisze się do tej instytucji kościelnej, to ona odsyła do innej. I ja niestety tego doświadczam. Albo odpisują mi tak, że nie wiadomo, gdzie postawić przecinek, pytyjska, albo tak jak tutaj była mowa, jak odpisuje Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. No, no to pokazuje, że ci ludzie, to nie jest tak, że oni na pewno mają na 100% rację, tylko oni mają problem i oni chcieliby się do kogoś odwołać. Ktoś, kto byłby arbitrem w tej sprawie, ktoś, kto by zareagował. I tego nie ma w Kościele polskim. Od razu jest tylko takie suche podejście, a bardzo często lekceważenie. I to jest przyczyną, że wiele osób no, szuka gdzie indziej. Jedni trafiają do mnie, inni idą do mediów, inni jeszcze pójdą nawet do wspólnot niekatolickich. I to się niestety ogromnie kłóci z tym pojęciem Kościoła jako żywej wspólnoty, która ustawicznie się oczyszcza. Tak. Nie oczyszcza się w Polsce, bo nie ma takiego mechanizmu. Jest dyskusja tylko, natomiast nic nie zrobiono, żeby oczyszczono to w taki sposób, jak to już jest w innych krajach. Czyli niezależne od władzy biskupa komisje, które rozwiązują te problemy. My dzisiaj, proszę księdza, bardzo oględnie i delikatnie nie wymienialiśmy nazwisk, nie mówiliśmy imion, nazwisk po to, żeby ochronić, ale mnie się wydaje, że przy następnej naszej rozmowie będziemy musieli już wywalać całą prawdę, to wszystko, co wiemy, ryzykując procesy, ale moim zdaniem no, nie ma innej możliwości. To jest ten czas przyzwolenia. Ja uważam, że naprawdę to jest ogromne cierpienie nas, wszystkich ludzi Kościoła, szczególnie was kapłanów, uczciwych, świętych kapłanów, którzy realizują no, swoje powołanie. Rozmawiamy dzisiaj w święto we wspomnienie świętego Mateusza, apostoła Ewangelisty. Tak wielu męczenników Kościoła, tak wielu ludzi oddało życie za Kościół, za wiarę Chrystusową, żebyśmy my dzisiaj o takich rzeczach rozmawiali, to jest coś niebywałego. Ale powiem tu jedną rzecz taką pozytywną i niech to też będzie taka konkluzja. Wczoraj jeden z kapłanów właśnie z diecezji sosnowieckiej mi powiedział, że że on teraz docenia ten nieprawdopodobny wysiłek poprzedniego biskupa Adama Śmigielskiego. To był salezjanin, to był człowiek z powołania, to był człowiek niesłychanie żarliwy. Nawet ten, dam przykład, że on został honorowym obywatelem wielu miast i to nawet radni czy tam posłowie i z SLD i z innych ugrupowań byli za tym, żeby go uhonorować. Ale on nie mówił o tym, że on za to, że został uhonorowany, tylko że on dokonał gigantycznej pracy, żeby ta diecezja powstała i że w tej chwili, tak mówił ten ksiądz, docenia tą troskę. I szkoda, że w to miejsce biskupa Śmigielskiego nie ma takiego kolejnego następcy i
trzeba się właśnie modlić o to, żeby przyszedł kolejny biskup, który będzie w stylu biskupa Śmigielskiego, więc uczciwego pracownika winnicy pańskiej. Proszę księdza, i na końcu już zupełnie żegnając się, tylko podniosę właściwie wątek metafizyczny. Kilka lat temu w diecezji sosnowieckiej spłonęła katedra, zawaliła się wieża. No, gdy płonęła katedra Notre Dame, wszyscy katolicy francuscy, ale też na całym świecie zadawali sobie pytanie, że nie ma przypadków, są tylko znaki. Czy w tym wypadku, no aż się prosi, żeby też potraktować to jako pewne wymowne znak, jako coś, co powinniśmy odczytywać w duchu metafizycznym, teologicznym. Myślę, że to każdy z widzów sobie odpowie na to pytanie, bo rzeczywiście pytanie jest postawione tutaj moim zdaniem bardzo tak zdecydowanie. Ja tylko dodam, że niedawno w diecezji sosnowieckiej płonął kolejny kościół, kolejny dach. Niezależnie jak na to będziemy patrzeć, czy to zwarcie instalacji, czy przypadek, czy nawet czyjeś zła wola, no już drugi pożar chyba jest takim sygnałem, że coś widocznie tutaj jest nie tak. Ja jestem daleki oczywiście od takiego mówienia, że to jest kara Boża, czy coś w tym rodzaju, tylko myślę, że powinny się sumienia tutaj, zwłaszcza przełożonych Kościoła polskiego, budzić. Trzeba apelować tutaj i modlić się o to, żeby przełożeni polskiego Kościoła, czyli władze episkopatu, ale także nuncjusz papieski, zareagowali na tą sytuację, bo tak dalej być nie może. Ja obiecuję, że my też jako dziennikarze będziemy drążyć ten temat, będziemy nie po to, żeby eksponować sensacyjne, gorszące elementy, tylko po to, żeby też władze kościelne wiedziały, że patrzymy im, że nie odpuścimy, że będziemy starali się tę sprawę wyjaśniać, nagłaśniać i oczekiwać na decyzje dyscyplinarne, na decyzje po to, żeby uzdrowić, bo przyznam się szczerze, my dzisiaj jesteśmy kościołem cierpiącym, kościołem naprawdę, który jest prześladowany, ale nie od zewnątrz, nie przez jakieś zewnętrzne, laickie czy instytucje, ale jesteśmy prześladowanym kościołem od wewnątrz przez zdeprawowanych ludzi, którzy za nic mają wiarę, którzy z kościoła urządzili sobie zabawę. Dziękuję serdecznie księdzu i też obiecuję, że z redakcją naszą będziemy modlili się za wytrwałość, bo ksiądz jako powiernik takich tajemnic też na pewno no, ma bardzo, bardzo trudną sytuację. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy.